Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejna edycja naszego filmowego programu. Tym razem z naszym gościem, dr Sylwią Frach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Mówię coraz bardziej dzień dobry, bo mimo wszystko, że już ciemno za oknem, to jednak zbliżamy się ku wiośnie, więc mam nadzieję, że to będzie też taki dobry filmowy czas. A o wiośnie mówię celowo, drodzy Państwo, bo z naszym gościem niebawem będziemy mówić o specjalnym projekcie związanym z panią doktor Sylwią Frach. Iście, chciałby się powiedzieć, no, oscarowym. Ale nie zdradzę wszystkiego, pani się nie gniewa, że wyprzedzam troszkę fakty, ale to dlatego, że powiem pani szczerze, że dzisiaj w tym naszym programie to tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Specjalnie dlatego, że tyle w tym filmie odnośników do klasyki kina, do literatury, zwłaszcza tej, którą dzisiaj no może nie wszyscy pochwalają, bo nawiązuje jednak do kultury masowej w dużej mierze. No i tak się zastanawiałem, coś tu począć. Mówię, to przesunę na pani barki ten początek tej rozmowy. Biedne istoty, bo o tym filmie dzisiaj będziemy rozmawiać, to czarna komedia science fiction. Fabuła oparta jest na powieści szkockiego powieściopisarza Alasdaira Greya z 1992 roku i dzieła Greya łączą sobie właśnie elementy science fiction, fantastyki i realizmu. Ale w Biednych istotach pojawiają się również nawiązania do powieści Mary Shelley Frankenstein, tak, no ale również nawiązania do mitologii greckiej. No i jeszcze ta Bella, i od razu sobie tak pomyślałem o innych literackich, prawda, pierwowzorach. Proszę pani, czy reżyser, który wymyka się nieco językowi kina, czy też bardziej szarlatan, jak patrzeć na te jego filmowe postaci? No bo już pani powiedziała o Biednych istotach, bo ja mówię, no, jestem tak zaintrygowany, żeby pójść na ten film, bo mówię, nie wiem, co tak naprawdę mnie będzie czekać od pierwszej do ostatniej sceny. To prawda. Yorgos Lanthimos, bo o nim mowa, wybitny grecki reżyser, twórca takich obrazów jak chociażby Zabicie świętego jelenia, Faworyta czy Lobster. I te filmy za każdym razem odnoszą nieprawdopodobne sukcesy na skalę międzynarodową, zdobywają nagrody na festiwalach filmowych i można powiedzieć, że Lanthimos jest reżyserem, który świadomie eksperymentuje z językiem kina, łamiąc przy tym wszelkie konwencje. No dlatego pytam o tego szarlatana, proszę pani, prawda? Tak, z całą pewnością filmy Lanthimosa zmuszają widza do refleksji, ale również do interpretacji. I muszę powiedzieć, że tutaj troszeczkę uśmiecham się, kiedy słyszę, że porównuje pan Lanthimosa z szarlatanem, ale tak, jego pracę można określić jako takie troszeczkę szarlatańskie, ale przede wszystkim ze względu na ich wyjątkowość i oryginalność. Proszę pani, no to o samym filmie chwilkę, bo zarówno fabuła, jak i obrazowanie może być dla widza i się tego, tak samo jak ja mówię, czy się nie spodziewam, to się spodziewam, że to będzie zaskoczenie. Miałem takie odczucie, jakbym widział pomysły, no takie rodem nawet z ulubionego pani Wesa Andersona. W tym filmie takiego klimatu i takiego właśnie, ja mam wrażenie, że tak jak jeden podglądał drugiego, zastanawiam się, który od którego brał pomysły. Zgodzę się z panem, że można znaleźć pewne podobieństwa w twórczości obu reżyserów, przede wszystkim jeśli chodzi o ich zdolność do kreowania nietypowych światów filmowych. Bardzo często już, prawda, rozmawialiśmy na ten temat w przypadku twórczości Wes Andersona. I eksperymentowanie z formą, bo on tak, to eksperymentowanie w dużej z formą, mierze, tak, zwłaszcza w tym filmie będzie to widoczne. Tak, ale tutaj chciałabym się zatrzymać, jeżeli chodzi o podobieństwa, bo różnice jednak w ich stylach są również bardzo wyraźne. Także rozdzielmy obu reżyserów i tak, fabuła Biednych istot skupia się na żeńskiej bohaterce, Belli Baxter, młodej kobiecie, która po próbie po samobójstwie zostaje brutalnie wskrzeszona, w brutalny sposób wskrzeszona przez naukowca, po czym ucieka
z mężczyzną i ta ucieczka, tutaj dlatego wspomniałam o tych nawiązaniach do mitologii greckiej, bo ta ucieczka jest taką swego rodzaju odyseją. Taką podróżą w głąb siebie, ale również odkrywanie własnej seksualności. Drodzy Państwo, no to teraz przyjdzie nam pora zadać Państwu pytanie konkursowe. Z kim lub z czym będzie związane tego, nie wiem, ale jak znam Panią doktor, to będą się Państwo musieli dzisiaj troszkę natrudzić. Tak? Tak. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Reżyser filmu Yorgos Lanthimos uwielbia z racji tradycji rodzinnej jedną z dyscyplin sportu szczególnie. Proszę podać jaką. Powiem Państwu, że w tym filmie o tej dyscyplinie sportu chyba nie będzie nic, z tego co sobie dobrze przypominam, ale wcale się nie dziwię, powiem Pani, temu pytaniu, bo rzeczywiście to w jego rodzinie to miała ona ogromne znaczenie, także i dla jego życia, bo niewiele brakowało, a on poszedłby w ślady swoje rodzinne, ale w ostatniej chwili coś go zatrzymało na rzecz dziesiątej muzy. No i chyba dobrze. Czas na seans, małpa, czas na opole.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi, upominki oczywiście od kina, sieci Kin Helios dla dwóch pierwszych osób, które odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, czekają. Emma Stone, droga Pani, nie ukrywam, że cały czas mnie zaskakuje. No a jednocześnie, już jak Pani powiedziała o formie i o obrazowaniu, to chyba aktorstwo to będzie też i taka mocna część tego obrazu. Jestem o tym przekonana, ale zatrzymajmy się na chwilę przy Emmie Stone, wybitnej młodej aktorce, już nagrodzonej Oscarem za główną rolę żeńską w filmie La La Land w 2016 roku. I zastanawiam się, czy Emma Stone powoli nie stanie się muzą Lanthimosa, ponieważ zagrała już w jego filmie Faworyta. I to była równie genialna rola, tak? I też mam wrażenie, że jest to aktorka tak wszechstronnie utalentowana, że możemy ją zobaczyć w dramacie, w musicalu czy w filmie akcji. Tak, dla mnie to też, przyznam, nie ukrywam, jedno z największych tych pozytywnych aktorskich zaskoczeń XXI wieku, bo zdawałoby się taka skromna, krucha, mała istotka, natomiast to, jak potrafi wyrazić na ekranie, wspomniała Pani La La Land, zupełnie coś odmiennego od tego, co o dzisiaj mówimy w przypadku biednych istot, zgadza, prawda? Się, tak. I mam wrażenie, że rzeczywiście też ma ogromny taki dystans do tego, co robi do swojej pracy. Na pewno ktoś, kto odcisnął swoje pieniądze. No, aktorskie w tym XXI wieku. Na pewno, ale na ekranie obok Emmy Stone również pojawiają się wspaniali aktorzy. Mhm. Mamy Marka Ruffalo i mamy Willema Dafoe. Tak, to zawsze będzie dla mnie tak. Gigant tak zwany. Proszę Pani, i na koniec jeszcze jedna rzecz. Coś, co jest chyba rzadkością, bowiem ten film miał premierę 1 września minionego roku, a do nas trafia dopiero teraz. Ostatnimi czasy no, zwykle bywało jednak inaczej. Nawet czasem mieliśmy też premiery wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. No tak sobie pomyślałem, wow, wracamy do starych czasów. To prawda, ale muszę Panu powiedzieć, że również zauważyłam, że w ostatnim czasie niektóre tytuły, i to takie ważne tytuły, mają polską dystrybucję przeciągniętą w czasie o 4 miesiące, pół roku. Podam przykład chociażby filmu, który również będzie pojawić się na ekranie Kin Helios z całą pewnością, Anatomia upadku, film Złota Palma w Cannes, dwa Złote Globy, film, który przypuszczam, że zdobędzie również Oscara, francuskiej reżyserki. I ten film miał swoją premierę francuską pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Na polską premierę musieliśmy troszeczkę poczekać. Połowa lutego w kinach Helios, z tego co pamiętam. Znaczy to też jest chyba też oczywiście jakaś polityka, to wiadomo, tak. Prowadzona dystrybucji. Dwa, że na co już zwracamy uwagę, ten korytarz się otworzył, co się bardzo cieszymy, tak. I tych premier i filmów znów jest coraz więcej, więc też ciężko, żeby każdy z nich mógł dobrze zostać zauważony, prawda? Więc to pewnie też i ta rzecz, natomiast na pewno biedne istoty trzeba chyba zauważyć.
Z całą pewnością film jest wart dostrzeżenia i nawet należy go obejrzeć chociażby ze względu na wyśmienite aktorstwo. Tutaj Emma Stone całkiem niedawno nagrodzona Złotym Globem za najlepszą rolę żeńską. Także ja czekam już z niecierpliwością od kilku miesięcy na premierę tego filmu. Jestem ciekaw, co na to Johnny Depp, który tego typu kino też, jak dokładnie wiemy, prawda, uwielbia. Ale Biedne istoty to na pewno film, o którym będziemy ciepło pewnie mówić po jego obejrzeniu. A my ciepło będziemy Państwa zapraszać na nasze kolejne spotkania. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie dzisiejsze, a my zapraszamy Państwa już na za tydzień, kiedy to po raz ostatni niestety spotkamy się w styczniu, ale później jest, jak mówiliśmy na początku naszego programu, przyjdzie wiosna.